Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Łukasz Pelc, witam Państwa, poranny gość Radia RDN Małopolska, Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa, witam. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. Panie prezydencie, co Pani Jolanta Stanienda ma wspólnego z inteligentnymi specjalizacjami? Pani Stanienda, która ma zastąpić Pana Wiesława Rajskiego. No jeżeli jest się doktorem nauk ekonomicznych, jeżeli jest się byłym dziekanem Wydziału Zarządzania, jeżeli się jest długoletnim pracownikiem naukowym, to ja bardzo jestem gotowy sobie skojarzyć tego typu działalność naukową, badawczą z inteligencją przede wszystkim, a inteligentne specjalizacje to jest trend, który charakteryzuje dzisiejszą rzeczywistość i to nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej i w tej części świata, która intensywnie się rozwija i rozwój miast oparty na inteligentnych specjalizacjach, to jest dzisiaj wymóg czasu. My musimy rozwijać nasze miasto w taki sposób, aby nie rozwijało się w ogóle, bo to jest oczywista, jak to się mówi popularnie, oczywista oczywistość. Natomiast chcielibyśmy rozwijać się w taki sposób, żeby trendy rozwojowe, czyli wzrost cywilizacyjny, rozwój miejsc pracy, rozwój gospodarki, ale w oparciu o nowe technologie oparte na wiedzy, na nauce, dawało nam w długiej perspektywie możliwość godnego życia. I rozumiem, że Pana zdaniem Pani Stanienda sprosta tym wymaganiom czasów, jak jestem, Pan sam powiedział. Ale jestem o tym głęboko przekonany, dlatego zaproponowałem. A to było jedyne nazwisko, które Pan rozważał, czy była większa liczba kandydatów ewentualnych? Panie redaktorze, ilość osób, która może podołać takim zadaniom, jest ograniczona, a akurat prezydent miasta, każdego miasta, każdy wójt w gminie, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, może zatrudniać kilka osób w takim specjalnym trybie, właśnie powołując doradców. Ja z tego prawa skorzystałem. Chociaż mogłem 7 osób takich zatrudnić, do tej pory zatrudnionych jest 3, pani Stanienda będzie czwartą osobą, do specjalnych zadań, do takich, które wymagają już reakcji, już negocjacji ze szkołami wyższymi, już przygotowania projektów, ponieważ no tak się składa, że dzisiaj pan marszałek Sowa i pani premier Kopacz Valverni ogłaszają rozpoczęcie programu operacyjnego, czyli wydawanie pieniędzy europejskich w Małopolsce. My musimy być gotowi, jesteśmy w dużej mierze już gotowi, ale musimy to doprecyzować, aby wnioski dla Tarnowa były precyzyjnie przygotowane. Potrzeba bardzo dobrze przygotowanych, wykształconych o tych nowych zadaniach, to jeszcze panie prezydencie za chwilę porozmawiamy, ale zastanawiam się, jakie, no nie prywatne, publiczne wnioski pan wyciągał po odejściu pana Wiesława Rajskiego. No pan Wiesław Rajski popełnił błąd omówiony już na łamach prasy, również sam mówił o tym w państwa redakcji, iż kiedy gmina utraciła płynność finansową, faktycznie przez jakiś okres nie płacił składek ZUS-u, albo przekładał je w czasie. Ten problem, jak wiem, w gminie Wierzchosławice już jest rozwiązany. Panie prezydencie, bardziej chodzi mi o to, czy pan nie żałuje, nie wiem, kwestii tego, że pan go bardziej nie prześwietlił, bo przecież trochę wizerunek nowego prezydenta ucierpiał. Znaczy, takiej wiedzy, po informacjach o panu Rajskim. Takiej wiedzy nikt nie miał, ja również. Natomiast cenię pana Wiesława Rajskiego za to, co w gminie Wierzchosławice przez ostatnie 16 lat się wydarzyło. To jest gmina w 100% skanalizowana. Wszyscy mają dostęp do wody. Ale gmina jest za dużo, to wydaje się, że to jest jakaś oczywista rzecz. Tylko u sąsiadów są takie gminy w Małopolsce, gdzie w ogóle ten proces nawet się nie rozpoczął. Gmina Wierzchosławice ma wyremontowane wszystkie szkoły. Ma sale gimnastyczne przy tych szkołach. Jest gminą rozwojową, gotową do dalszego przyjmowania mieszkańców. No, panie prezydencie, skoro jest tak dobrze, to może czas pomyśleć o tym, czy na przykład Tarnów nie powinien przejąć Wierzchosławic? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Nie w kontekście Wierzchosławic, ale granice Tarnowa dzisiaj bardzo ograniczają rozwój naszego miasta. Mimo, że ma dług. Zachwalam gminę Wierzchosławice, ponieważ tam wiele rzeczy komunalnych, publicznych zostało uporządkowanych.
ma dług, to prawda. Tarnów też ma dług, Kraków ma dług. Większość gmin brała kredyty po to, żeby wykonać właśnie te prace kanalizacyjne, drogowe, bo one są bardzo, bardzo drogie. Dzisiaj włodarz gminy Wierzchosławice nie musi już budować, powinien spłacać zaciągnięte kredyty. To prawda, ale ludzie już z tej infrastruktury korzystają. Natomiast naganne jest to, co się stało z ZUS-em. Pan Rajski zrozumiał to, sam zrezygnował z pracy w Urzędzie Tarnowa i myślę, że ta nie sprawa, miał pan żadnych wątpliwości przy przyjęciu jego rezygnacji, a może jednak by pan został? Miał pan takie myśli? Oczywiście, że miałem wątpliwości, bo cenię go z jego pracy samorządowej, natomiast ta sprawa z ZUS-em była naganna, on nie chciał obciążać wizerunku Tarnowa, wziął to na karb swojej poprzedniej działalności i złożył dymisję, która została przyjęta. Mówił pan o nowych zadaniach, mówił pan o nowej perspektywie, o czasach, że trzeba od razu reagować, żeby te pieniądze pozyskać. Rozumiem, że kolejna osoba, doradca prezydenta, pan Jacek Włodek, też taki jest? Tak, pan Włodek ma doświadczenie, tym razem biznesowe, a w Tarnowie przygotowujemy szereg projektów, które mają rozwinąć gospodarkę. My musimy rozumieć przedsiębiorców, żeby rozwinąć te funkcje miasta, które są progospodarcze. Urzędnik ma swoje role do wykonania i powinien je wykonywać bardzo rzetelnie, tak żeby mieszkańcy dostali dobrą usługę. Ale rozwijać miasto dla gospodarki, to trzeba czuć, trzeba rozumieć tą gospodarkę. Pan Jacek Włodek ma takie doświadczenie, kilkadziesiąt lat szefował przedsiębiorstwu, prowadził bardzo duże projekty. Jest dzisiaj zaangażowany przy jednym z najbardziej obiecujących obiektów inwestycji czy projektów, Tarnowskie Gniazda Innowacyjnej Specjalizacji, przedsięwzięcie o wartości kilkudziesięciu milionów, dla którego już uzyskaliśmy pieniądze z województwa. W tej chwili przygotowywane są już projekty techniczne, a w jesieni powinna być decyzja o finansowaniu całego projektu. Liczymy, że będzie to nawet ponad 60 milionów złotych. Pan mówi o ważnych, merytorycznych sprawach, przywołuje pan poważne, merytoryczne argumenty, a tymczasem internauci przy nazwisku pani Stanięta, przy nazwisku pan Włodek zarzucają panu kolesiostwo. Nie znam tych osób, pana Włodka poznałem stosunkowo niedawno. Panią Staniędę znam wyłącznie z jej pracy publicznej. Jest promotorem wielu prac licencjackich, jest znanym w Tarnowie naukowcem. Myślę, że to, co się dzieje w internecie w tej chwili, to jest jakaś nowa moda. Każdy anonimowo może napisać, co chce, wydawało się bez żadnych konsekwencji. Myślę, że jest granica... Czy pan zaprzecza jakimkolwiek informacjom, że jest to jakiekolwiek kolesiostwo, jakiekolwiek naciski polityczne? Przynajmniej tak rozumiem, że z tego, co pan mówi, że to były pana, wyłącznie, tylko i wyłącznie pana decyzje a propos tych dokładnie konkretnych osób. Tak, nie ulegam żadnym naciskom politycznym, a zatrudniam osoby wyłącznie zgodnie z ich kompetencjami i stawiam bardzo wysokie wymagania. Nie jest łatwo zatrudnić się w Urzędzie Miasta. Normalna droga to jest konkurs, zresztą takich nie jest wiele, ale proszę też zrozumieć, Urząd Miasta to 500 zatrudnionych osób, to 32 dyrektorów. Tylu dzisiaj pełni funkcję. Taką sytuację zastałem. Będę ją pomału zmieniał, ale dodatkowe 3 lub 4 osoby, które w moim imieniu podejmują różne koordynacyjne działania, to jest absolutne minimum, które dla dobrego zarządzania należało. I wszyscy ci doradcy, panie prezydencie, są po wygranym konkursie? Nie, proszę pana, ustawa o pracownikach samorządowych, ja już o tym wspominałem, daje każdemu kierownikowi urzędu, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, również marszałkowi województwa, możliwość zatrudnienia kilku osób. W Tarnowie taki limit określony ustawą to jest 7 osób. Ja do tej pory skorzystałem w 4 przypadkach z tej możliwości. Panie prezydencie, nie ma pan trochę wrażenia, bo nawet ostatnia sesja to pokazała i pytanie radnych, tam konkretnie chodziło o pana Grzegorza Pulita, nawet jego nazwisko zostało przekręcone. Nie ma pan trochę wrażenia, że zabrakło takiej publicznej informacji, jakich ma pan doradców, czym oni mają się konkretnie zajmować? Ale nie ma nic w tej sprawie do ukrycia. Proszę zapytać, zresztą ale dziennikarze pytają. Ale nawet próżno szukać na stronie internetowej tych wszystkich informacji, bo rozumiem, że to się cały czas uaktualnia. Kwestia, kto jest pełnomocnikiem, kto jest konkretnie doradcą. Jest, no, ale to tak jak powiedziałem, to są 4 osoby. Mhm. I te osoby... I żadnych nowych nie będzie? I te osoby będą, ustawa pozwala, nawet 7 osób. Nie wiem, czy skorzystam, ale nie mogę powiedzieć, że nie będą. Proszę mnie nie pytać o tak daleką przyszłość. Zatrudniam osoby dla konkretnych projektów i dla konkretnych potrzeb. Wszyscy pracownicy urzędu
Informacje o dyrektorach komórek jest na stronie urzędu. Do tej pory, tak jak powiedziałem, w urzędzie stworzono stanowiska dla 32 stanowisk dyrektorskich. Cztery, o które pan mnie pyta, to moje bezpośrednie otoczenie merytoryczne. Zresztą niektóre z tych osób odpowiadają za duże kompleksy spraw. Pan Grzegorz Pulic za komunikację społeczną, to jest socjolog po Uniwersytecie Jagiellońskim, bardzo doświadczony kiedyś dziennikarz, dzisiaj osoba prowadząca wiele projektów. No tak, panie prezydencie, ale chodzi mi o to, że jeżeli już rozmawiamy o panu Grzegorzu Pulicie, w momencie jego zatrudnienia w magistracie nie było oficjalnej informacji, nawet nie było oficjalnego maila do dziennikarzy. Że jest człowiek, który zajmuje się komunikacją społeczną. Tak, bo on nie jest rzecznikiem prasowym. W ogóle zlikwidowałem stanowisko, znaczy nie jest obsadzone w tej chwili stanowisko rzecznika prasowego. Uważam, że w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Natomiast proszę zauważyć, co się wydarzyło w ostatnich 3 miesiącach. Takiej jawności i takiej przejrzystej informacji już dawno w tym mieście nie było. Że aż ma się wrażenie, że biuro prasowe prowadzi trochę dziennikarstwo. Przynajmniej próbuje zajmować się dziennikarstwem. Patrząc na treść komunikatów i jakość komunikatów, która jest na głównej stronie magistratu. No ale to chyba dobrze, że każdy, kto wejdzie na stronę www.tarnów.pl, może przeczytać, co się w mieście wydarzyło, co się wydarzyło w jednostce organizacyjnej. Nawet o procesie sądowym byłego... Nawet, męża byłej pani wiceprezydent. Tak, ponieważ to są sprawy publiczne. Tu by sprawa była, państwo też o tym informowaliście, mówiąc, że zostały pobrane środki publiczne. Trzeba tą sprawę wyjaśnić. Ona była interesująca dla opinii publicznej. Raz pan mówi, że coś nie jest dostępne publicznie, raz mówi pan, że jest za dużo tej informacji. Gdzieś trzeba ten złoty środek znaleźć. Ja nie powiedziałem, panie prezydencie, że jest za dużo informacji. Ja tylko pytam, dlaczego te informacje przybrały teraz taki charakter. Taki charakter, żeby one były przystępne dla każdego, kto w sposób właściwy dla siebie czyta, przyjmuje informacje. Inaczej trzeba rozmawiać z dzieckiem. Wczoraj byłem na płycie rynku i było 1500 dzieciaków. Mówiąc do nich, używałem języka zrozumiałego dla tych dzieci. Sam mam wnuka 5-letniego, więc rozumiem, jak się z dziećmi rozmawia. Ktoś, kto czyta stronę internetową, powinien mieć pełną informację, bardzo zaawansowaną, ze wszystkimi szczegółami i każdy znajdzie dla siebie to, co chce znaleźć. Wie pan, jest takie minuta nam została, panie prezydencie. Ja tylko powiem ostatnie zdanie. Wie pan, jest takie powiedzenie, każdy słyszy to, co chce słyszeć, więc być może, i to nie ja wymyśliłem, to jest takie powszechne powiedzenie. Każdy słyszy, co chce słyszeć, dziennikarz ma zawsze prawo pytać, kto będzie tak dyrektorem jest. Zarządu drugiej komunikacji w mieście? Tego nie wiem. Rada podjęła tą decyzję w ubiegłym tygodniu. A pan Zygmunt Pertkiewicz? Kto to jest? Były dyrektor TZDM-u. Nie znam tego pana. Pojawiły się takie informacje. Nie mam żadnych skojarzeń. Bardziej plotki. Nie znam. Nie wiem, nie znam tego pana. W ogóle nie wiem, o kogo pan pyta. I nie mam. Jeżeli pan ma jakąś informację, jeżeli to jest fachowiec, to proszę podesłać jego albo zachęcić go, żeby ubiegał się o to stanowisko, bo potrzebny jest bardzo dobry fachowiec. Nie znam. W ogóle nie kojarzy mi się to nazwisko z nikim. Natomiast... Ale że ma pan jakichś kandydatów? Nie mam jeszcze. Nie mam jeszcze i nie zaczynam od spraw personalnych. Ta jednostka musi być bardzo dobrze ułożona merytorycznie, dobry schemat organizacyjny. Dzisiaj pan dyrektor Kluza pełni obowiązki, jest dyrektorem tarnowskiego organizatora komunalnego. Ta nowa nazwa dla tej jednostki wejdzie w życie 1 maja. Jest 1,5 miesiąca, aby tą sprawą zająć się również od strony personalnej. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę, moim i państwa gościem był Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.